Cześć Wam, witam Was. U mnie dzisiaj jest akurat niedziela. Nie wiem, jak tam będzie u Was, jak będziecie oglądać ten filmik. Powiem Wam, że dzisiaj pogoda oczywiście jak zawsze jest szaro, buro i ponuro, ale troszkę pruszył, ale to tak leciutko, delikatnie, deszczyk ze śniegiem. No, wypatrywałam wczoraj śniegu, jak takie małe dziecko. Bo mi pokazywało w aplikacji, w telefonie, ma taką aplikację pogodową, że niby już o 22 właśnie wczoraj miał sypać śnieg. A tu co? Nie ma i nie ma, no. Nawet dzisiaj nie można liczyć na ten śnieg. No, trudno. Nie wiem, czy się w ogóle doczekam. W ogóle, czy się doczekamy w tym roku. Nie wiem, jak tam u Was, w Waszych miastach, czy śnieg pruszył, ale widziałam na Instagramie, że właśnie uparł już kobitek tam, gdzie mieszkają, właśnie śnieg pruszył, także no, także fajnie macie. Jednak tego śniegu troszkę brakuje. Dzisiaj przyszłam z czym do Was? Dzisiaj przyszłam do Was, jak zresztą widzicie, pewnie po mnie, wyglądam oczywiście strasznie, mogłabym straszyć, więc dzisiaj przyszłam z makijażem, chciałam Wam pokazać, jak po prostu na co dzień się tak maluję. Ja nie maluję się teraz już tak mocno jak kiedyś. Kiedyś to już w ogóle był szał na malowanie, sztuczne rzęsy i tak dalej, nie wiadomo co. Kiedyś może Wam opowiem w osobnym filmiku, bo teraz by to nam zajęło, ojej, z godzinę może gadania. Więc kiedyś to już w ogóle mocno się malowałam, a teraz to tak po prostu na szybko, żeby jakoś tak ogarnąć. I to nawet nie chodzi o to, że maseczki nosimy i nie widać pół twarzy, tylko po prostu jakoś tak nie mam jakiegoś takiego spędu, nie mam takiej ochoty nawet, żeby nie wiadomo jak się malować już od jakiegoś czasu, jeszcze przed maseczkami mi się tak już działo, że już tak odchodziłam od takiego wielkiego malowania, od tapetowania, jak to niektórzy twierdzą. No dobra, to zaczynamy. Najpierw użyjemy krem do rąk, ponieważ mam zawsze suche dłonie. Ja akurat używam z tego z Biedronki, bardzo go lubię, tego Beauty. Tani, a dobry, bo powiem Wam, właśnie mam pytanie na śniadanie włączone, patrzę na pogodę. W poniedziałek niby ma u mnie pruszyć troszkę i być deszczyku, więc czyli będzie taka pogoda jak i dzisiaj. No. I jeżeli chodzi o krem do rąk, to właśnie go lubię, bo miałam stopy, też go zużyłam i mam jeszcze jedno opakowanie, ale nie widzę, żeby jakaś tam była różnica lepsza, żeby tak super regenerował mi moją i robił gładką tą moją skórę u rąk, a właśnie ten z Beauty z Biedronki no nawet jest skuteczny. I na usta sobie nakładam mój ulubiony, naprawdę polecam Wam, z Eveline, balsam opatrunek do ust. I tutaj mamy 90% składników oczywiście z naturalnych. Tu mamy jakieś olejki są. Nie wiem, łączy w sobie niezwykłą moc intensywnej regeneracji z działaniem kojącym i odżywczym. I to jest właśnie taki balsam. U mnie są oczywiście halogeny, więc zresztą praktycznie w każdym pokoju, więc gdzie bym nie poszła, to halogeny będą się wszędzie odbijać. Zresztą widzicie, no. Także z tym oświetleniem to jest u mnie kiepsko. Jaki ma cudowny zapach. Jak jest cudownie się rozprowadza na usta, naprawdę musicie mi uwierzyć na słowo. Zresztą pewnie nie jedna już z Was miała. Więc jest bardzo fajny. Tak bym miała troszkę błyszczyku na ustach z jakimiś właśnie takimi z takimi olejkami, jakimiś właśnie super jest, naprawdę. Tak pachnie, taki ma smak taki pomarańczy, no, fajny. Uwielbiam go. Muszę się troszkę napić, bo mam chrypę z rana, także wasze zdrówko. Piję sobie rumianek z gruszką. Tak, jest teraz modny wszędzie na YouTubie. Tak sobie żartuję, nie, bo poważnie też sobie kupiłam, żeby go wypróbować, bo na YouTubie właśnie był znany, była ta znana herbata. Ale powiem Wam, że jak wcześniej było dużo rumianku z gruszką w Lidlu, ale oczywiście jak Marta się zdecydowała, żeby zakupić i żeby spróbować, nie ma nagle. I musiałam jeździć do... Bo mam dwa Lidle. Lidl. Mam dwa Lidle. Jak to odmienić? Mam dwa sklepy Lidl u siebie w mieście.
więc właśnie musiałam jechać do drugiego, żeby znaleźć. I tam była, wiecie co? Jedna tylko paczuszka. Super, ale fajnie, dobre i to. Dobra, więc zmierzamy teraz do tego, co mamy robić. Pierwsze co, oczywiście zrobiłam sobie kremem, twarz nakremowałam swoim tym kremem z Face Beauty, tym właśnie matującym, bo mam tą strefę T, jak wiecie, taką tłustą, nie? Że mi się świeci. I żadnej bazy pod makijaż nie używam, ponieważ miałam już wcześniej, nie wiem, czy to firma była ta Too Faced, takie te różne, nawet i z drogich, i z tanich, żadne tam bazy mi nie pomagały. Uważam, że to jest dla mnie, no jako dla mnie, ja uważam, nie jestem specjalistką jakąś, że to jest wywalony pieniądz, nie wiem. No, na YouTubie tam te YouTuberki, które malują, no to tam stosują, ale dla mnie bazą zawsze pod makijaż najlepszą jest po prostu najlepszy jest krem. Także no, więc użyjemy dzisiaj tego z Rimmela. Ja mam 404 Sun Beige. Tu. Wiecie, że jestem blada jak śmierć. 305 buff, widzicie? Ale sobie wyciągłam, nie? Fajnie bym sobie zrobiła tapetę. Abym była jak murzynka. Więc użyjemy tego samego podkładu, tylko że w innym odcieniu, czyli 305 buff. Ja tu mam końcówkę i nie wiem, czy cokolwiek z tego w ogóle wycisnę. Najwyżej wycisnę i że mi pryśnie w oko. Nie. Dobrze się wyciska tak inaczej. I wiecie co? Kupiłam sobie gąbeczkę, nie? Ale powiem Wam szczerze, że jeszcze jej nie używałam. Z tego hebe, nie? Czekajcie, tu jest. O, ta, nie? Jeszcze nie używałam. Ja to jestem agentka, nie? Kupuję i nie wiem sama po co to kupuję, jak później i tak tego nie używam. No, więc tak sobie porozprowadzam trochę tutaj na szyję. Ostatnio mówię, taka blada się zrobiłam. Tu mi w ogóle została jakieś. Wyszedł mi jakiś taki zaskórnik. I mi została blizna po nim. I robię różnymi kremami, takimi wybielającymi na bliznę. Się będę z nim siłować teraz. Ale to mi i tak nadal nie pomaga. I powiem Wam też, że ja w ogóle mam cerę trochę taką, że zostały mi potrącikowe blizny z lat młodzieńczych. I nic mi na to też nie pomaga. Byłam już u kosmetyczki niejednej. Miałam różne zabiegi robione. Ile w ogóle już gadam? Ojej, już 8 minut, więc się trzeba streszczać. Byłam u kosmetyczek, niejednej kosmetyczki. Wróć, ja dzisiaj jestem. No. Jakbym była wczorajsza, ale wczoraj nie imprezowałam. No więc, co ja mówiłam? Że byłam u kosmetyczki, niejednej już. I wywalam, aby tylko pieniądze w błoto. I tak wyglądały moje zabiegi. I z kwasami, nie kwasami, ze wszystkim. No. I mnie to teraz denerwuje z tej właśnie z jednej strony, tu gdzie mam tę bliznę. Przydałby mi się jakiś kamuflaż, ale te wszystkie kamuflaże to albo są za ciemne, albo za jasne. No. Wcisnę sobie troszkę tego pudru, tego podkładu. Kurczę, zaraz dziurę tutaj zrobię w tym. Ale chcę go dokończyć do końca. Żeby jakoś chociaż to zakryć. Tak mnie to denerwuje, tak mi ślad został, że jakbym miała sińca jakiegoś. Dobra, teraz wytrę sobie chusteczką higieniczną. W ogóle też gadam od rzeczy, na pewno sobie pomyślicie, ale ja już taka jestem i zakręcona i chcę, żeby te moje vlogi też były troszkę i zakręcone i troszkę też poważne, jeżeli do tego będzie zmuszała jakaś tam sytuacja czy dana tematyka, bo nie chcę, żeby to wszystko takie było no. Ja sama nie lubię po prostu takich vlogów więc sobie nałożyłam ten podkład. O. I teraz nałożymy sobie z Eveline,
Wiecie co, może tak wezmę, będzie lepiej. Moją cudowną kosmetyczką, uwielbiam ją. Ja uwielbiam ją, ona tu jest. I to jest kupiona w Rossmanie, ale już chyba ich nie ma, bo jak byłam ostatnio w Rossmanie, to już ich nie było. A tak jest pakowna, fajna, ma dwie rączki, fajne, ze skórki. Więc i na wyjazd gdzieś też się nadaje. No, więc teraz szukamy tego, czego ja potrzebuję. A mianowicie korektor pod oczy. Ja tu mam ten właśnie z Eveline. Tylko, że właśnie nadal nie wiem, o co tu chodzi. Że tutaj pisze wodoodporny, a gdzieś tam widziałam też, że są niewodoodporne. I nie wiem, na czym to polega. Ja go sobie tak nakładam. Tu, trochę tu, trochę tu, tu, tu i tu. O. I ja to też rozcieram palcem, więc mówię, po co ja kupiłam, nie? Tę gąbeczkę. I na powiekę też, dlatego że daję ten korektor na powiekę jako bazę, podcienie to będzie, żeby się lepiej trzymały. Ja mam też problem zawsze z tymi korektorami, bo jak sobie nałożę, zależy jaki jest oczywiście korektor, bo później on mi później zachodzi na soczewki, bo ja noszę soczewki kontaktowe, nie noszę okularów, tylko soczewki kontaktowe, dlatego że nie znoszę nosić okularów, no nie znoszę, no już zaczęłam, to mi się zaczęła wada wzroku, bo ja mam krótkowzroczność, zaczęła mi się w technikum. No, no widzicie, tak jak się dużo czyta książek, dużo się uczy, to tak później wychodzi, nie? No. I tego, i właśnie wtedy musiałam te okulary nosić i powiem wam, nosiłam, ale tak nie znosiłam tego nosić jak za karę, nosiłam te okulary, bo na sobie musiałam mieć, bo gdy je zdjęłam, to byłam po prostu ślepa, nie? A teraz to już w ogóle, po studiach, po tym wszystkim, a to się psuje wzrok, wiadomo, i od czytania, i od nauki, a ja to tak, o, tak czytam, nie? No, no to tym bardziej się ten wzrok psuje. No to ten, no to w końcu stwierdziłam na studiach, że nie no, muszę przejść na soczewki kontaktowe, bo dalej tak nie może być już po prostu, nie mogę się już dalej tak męczyć. Nie wiem, czy to będziecie widzieć dobrze. I mówię, tu mi taki ślad został. Czy ten kamuflaż, on by mi, tylko że on jest za jasny. No. Będę miała białą kropkę. Dobra. Nieważne. Kto jaki jest, taki jest. Nie ma się co przejmować, dziewczyny. Wy też się nie przejmujcie tym, jak wyglądacie, czy nawet może uważacie, albo ktoś wie, was wyśmiał, że jesteście za grube, ale ty przytyłaś, jesteś gruba, za dużo żresz, albo że na przykład, nie wiem, że jesteś za chuda, bo już masz anoreksję, albo że na przykład, ale ty masz cerę brzydką, ojeju, ale cię wysypało, albo masz faktycznie te blizny potrądzikowe, albo coś. Walcie to wszystko. Każda kobieta na swój sposób jest piękna. Każda kobieta w ogóle jest piękna. Każdy człowiek jest piękny. Poza tym nie tylko liczy się wygląd zewnętrzny, tylko też wewnętrzny, no bo co z tego, że może być ktoś piękny, nasilikonowany, nie wiadomo jakie usta, oczywiście narobione tymi silikonami, różnymi tam botoksami, nie wiadomo czym i cyce i nie wiadomo tego, jak to tak naprawdę to dla mnie to jest napompowany człowiek i co to jest, no. Tak jest moje zdanie. Ja uważam, że ja nie jestem za sztucznotą. Po prostu nie. Nawet nie lubię, powiem wam tak jak kiedyś sobie kupowałam te rzęsy, nawet robiłam kosmetyczki jeden do jednego, jeszcze kiedyś pamiętam. To później się czułam po prostu, no, nie sobą. To tak nie było moje, tak ciało obce. Ja po prostu lubię naturalność. Ja dużo przykładam do właśnie pielęgnacji, jak już, ale nie wyobrażam sobie, żeby sobie robić usta czy cycki wielkie sobie powiększyć. No chyba, że ktoś naprawdę tego potrzebuje, bo na przykład są osoby, które mają bardzo duże kompleksy i im to pomoże w czymś. No to oczywiście, ja nie mówię, że nie.
to oczywiście niech pewnie, niech to zrobi, jeżeli będzie się z tym dobrze ta osoba czuła. Jeżeli ma z tego powodu kompleksy i miałaby zapaść w depresję, no to pewnie niech to zrobi. Ale jeżeli robi to tylko tak, bo ach, robię to, bo inni robią, no to dla mnie to jest śmieszne. I tyle. Oczywiście teraz posypią się hejty, ale takie jest moje zdanie. Ja stawiam na naturalność i mówię, jeżeli... nie wiem, ktoś wam mówi, że jesteście takie, siakie, owakie, czy tam jakieś coś macie, mankamenty, czy coś, nie przejmujcie się tym, bo mówię, każda kobieta jest piękna, każda kobieta ma w sobie jakieś piękno, czy to piękne oczy, czy coś, no rozumiecie, o co mi chodzi. Muszę znowu się napić, bo jak dużo mówię, to chrypę dostaję. I teraz tak jak wam mówiłam, ja tych takich sypkich nie używam, chociaż mam tutaj, widzicie, z Eveline HD, transparentny, ale ja go nie używam, bo mówię, jakoś tak mi nie zauważam, żeby utrwalał ten makijaż i matowił, więc go nie używam i od razu przechodzę do podkładu, tak, do pudru w kamieniu tego właśnie z Max Factora. No dobra, i teraz używam przepraszam, że tak chrząknęłam głośno. Z Elite, z tym tak mi się bardzo to podoba, ten taki świecący tutaj kryształek. I można je kupić, te pędzle w Rossmanie. Tu wszystko nałożyłam, nie? Bo się rozgadałem, teraz nie wiem, tak. No, więc... nakładam tylko, tak, ale tak sobie wklepuję nawet. Nie, że tylko o. Bo tak właśnie ostatnio oglądałam na Instagramie taka fajna makijażystka znana. Ona makijaże robi osobom znanym. Właśnie mówiła, żeby tak sobie robić o, tak delikatnie, a nie tak. No więc ja też zaczęłam, nie? Jak specjalistka mówi, no to trzeba słuchać. Dobra, czekajcie, bo moją rękę taką widać tu. Ona wygląda jakby była taka gruba, nie wiadomo jaka. Teraz po tym nałożę sobie, bo od razu po tym nakładam sobie, też mam ten pędzelek. Widzicie? O, też znowu z tym kryształkiem. No uwielbiam je. Oczywiście jest brudny, bo bardzo często używam zawsze tego... mówcie co? Mówcie, pomóżcie mi. Szkoda, że nie możecie nie podpowiadać zawsze, jak zapomnę jakieś słowo, szkoda, że nie możecie nie podpowiedzieć. Więc używam tego oto co? Do konturowania twarzy, bronzera, tak. Dark Chocolate Lovely. Patrzcie, jak to jest, nie? Człowiek chce powiedzieć i chce powiedzieć to dosyć szybko, żeby ten filmik nie trwał długo. I kurczę, i człowiek normalnie zapomni jakieś słowo i teraz co? Cisza. Cisza na planie. Właśnie, to jest to. Tak jest właśnie na YouTubie, że właśnie nie ma kto podpowiedzieć. Wy mi nie możecie też podpowiedzieć danego słowa, jeżeli jakieś tam zapomnę. Tutaj sobie też na nos troszkę, żeby go wyszczuplić. Na kącik tak też troszkę. Tutaj sobie zrobię. Nie, mąż musi mi zdecydowanie chyba zmniejszyć żarówkę w tych tutaj, tych bocznych halogenach, bo na środku też mam, więc wszystkie się palą. Rozblendowuję to. Te, które brutalnie, nie? Bo chcę szybko się pospieszyć, bo już za długo się rozgadałam. I tak jak mówię, wracając właśnie do tej tematyki, jak się zapomni dane słowo, na tym nagrywając, że tutaj już filmik przeleciał, prawie tyle już się nagadał człowiek i nagle zapomni, gadając dalej i zapomni jakieś słowo i nie ma kto podpowiedzieć, nie? Kurczę, i cisza jest. I trzeba szybko myśleć. I trochę na brodę.
Dobra. To też inaczej wszystko wygląda. Nie wiem, jakbym zgasiła jedno światło. Ciekawe, czy... Poczekajcie chwilę. O. Widzicie, lepiej jest. Widać. Tu trochę dam też na powiekę tego bronzera. I ja nie daję rozświetlacza, dlatego że ogólnie mam cerę tłustą i później tak się świecę, więc nie daję rozświetlacza. Nawet tutaj gdzieś na boku nie daję. Dobra, więc to mamy, to mamy. To już mamy załatwione wszystko, jeżeli chodzi o to. Teraz przejdziemy do brwi. Brwi. Teraz przetestujemy tę kredkę właśnie z Pierre René. Gdzie ona jest? Maleciutka, że nawet nie było czuć. Myślałam, że Boże, gdzieś mi wyleciała. Więc tak. Ona niby jest brązowa. Nawet moje brwi tutaj, chociaż robię henną, czarną, wyglądają jak brązowe, ale nie są. Uwierzcie mi. Na słowo musicie mi wierzyć. O, ja sobie tak zrobię. Kontur najpierw sobie robię. O. Obrysowuję sobie po prostu kontur tego. A resztę później tak troszkę tam, gdzie brakuje włosków. No, ten filmik będzie bardzo długi, bo już widzę, że mam 22 minuty. O. A tutaj jest różnica, nie? Musiała jeszcze też w lusterku zobaczyć tutaj. Łas wyjechałam. Dla mnie teraz w makijażu, powiem Wam szczerze, najważniejsze jest to, no żeby wiadomo, mieć ten podkład na sobie. Tu też obrysowuję najpierw kontur, widzicie? O, tak. Najważniejsze są właśnie, jest ten podkład i później. Teraz w makijażu jest najważniejsze dla mnie po podkładzie, co? Tusz do rzęs. Mogę nawet nie mieć powieki wymalowane. Ale muszę mieć rzęsiska dobrze wymalowane. Dzisiaj przetestujemy te moje nowe tusze do rzęs, ponieważ jeszcze może mi się uda ten filmik puścić jeszcze na Black Week, pisało jeszcze jest nie, że weekend, tylko week w tym w Hebe, więc może jeszcze będzie można wtedy zakupić na przykład jutro te tusze, jak będą dobre. No i jeszcze tak sobie resztki tym zrobię. No. Dobra. Ok. I teraz żaję. Daję do tego żel do brwi z Eveline, bo używałam zawsze z Golden Rose. Ten używam. On wygląda jak czarny, ale on jest taki bardziej brązowy. I ja Wam mówiłam w filmiku, że czarny. Dlaczego? Bo jak mi się na przykład gdzieś wyjechało, to ja miałam czarne, czarną kropkę. Dlatego tak. Ale on jest ten brązowy. A ten jest w ogóle neutralny, więc właśnie ten mi pasuje najlepiej. Bo czy się wyjedzie gdzieś poza brewno, to nie zostawi żadnych tutaj kolorków. Także to już też brwi mamy i teraz szybko przechodzimy do... Boże, się wystraszyłam, nie wiedziałam co to leci, bo mam na wprost okno, a to leciał jakiś, nie wiem, kruk wielki. I teraz przechodzimy do mojej palety. I to jest właśnie ta paleta z Inglota. Tylko, że nie będę mogła Wam pokazać
ten sposób tak mocno, dlatego że mi się tutaj rozsypał jeden cień do powiek, który bardzo lubiłam, który mi się bardzo podoba. I będę musiała, dobrze, że teraz w sumie otwarli galerię, bo będę mogła sobie pojechać i sobie go kupić. A tak? Przez internet to wiadomo, nie? Przesyłka i tak dalej. Dobra. Pani Marto, proszę się troszkę streszczać, ponieważ pani Wicki to po prostu zaraz tu zasną. Dobra, biorę pędzelki. Zazwyczaj używam takich pędzelków, zresztą widać, no, umyte one nie są jeszcze. Jeszcze nie są, dlatego że cały czas je używam i te same kolory używam. No i tak, pierwszy weźmiemy sobie ten. I wezmę tutaj taki kolorek. Pokażę Wam kolorki zazwyczaj, które właśnie używam. Co już tutaj się chyba... Upaćka. No, normalka. Dobra. Używam takiego tutaj, on jest taki, no to nie widać, taki nisatynowy, nie troszkę z drobinkami. Ja Wam powiem najlepiej numerek, to jest 142. Później używam też na powiekę na załamaniu 356, to jest taki. I ciemny brąz 304 i tutaj w kąciku wtedy używam. Więc zaczynamy najpierw od załamania powieki. Ja Wam tylko pokazuję po prostu mój makijaż taki codzienny, jaki ja po prostu robię sobie. Nie jest to jakiś tam tutorial, bo ja nie jestem jakąś youtuberką od czego? Od makijażu. Nie jestem z żadną znawczynią. Po prostu pokazuję tak, jak ja się maluję. I tutaj nie chcę się jakoś tam wymądrzać, że o, zróbcie tak, te są najlepsze, powinno się tak malować czy coś. Nie, ja to robię tak po prostu po swojemu. Nie jestem żadną specjalistką od makijażu. Troszkę tak wyciągam, bo ja mam załamaną powiekę. Załamaną. Ja mam opadającą powiekę. Teraz biorę pędzelek taki. I daję go sobie troszkę tak tu. O, dzisiaj mi się przypomniało, jest ten film Ludzie i Bogowie. Właśnie, już ostatnie odcinki. Nie wiem, czy to nie będziecie przedostatni, jak ja uwielbiam ten film oglądać. W ogóle uwielbiam tematykę wojenną. Nie? Możecie teraz pomyśleć, że nie, ale głupia, nie? Czasy są takie, jakie są, a ona jeszcze ogląda takie filmy, nie? Ale chodzi o to, że ja uwielbiam już od dawien dawna. Teraz dam załamanie, załamanie w kąciku, dam ten. Ja tak przechodzę z tematu na temat, bo się spieszę też, żeby wszystko Wam przekazać w jak najszybszym takim tempie, żeby ten filmik, mówię, nie trwał godzinę. I dlatego tak się spieszę i przechodzę z tematu na temat. I też tutaj sobie wydłużam tym. Tak, o, troszkę. I mówię, będzie to chyba przedostatni odcinek. Ja z mężem uwielbiam ten film. Po prostu jak tylko godzina 20, nieraz jest 5, 15 po... No to zasiadamy, nie? I kino domowe włączamy, żeby był ten taki, ten początek, mi się podoba ta muzyka, więc włączamy kino domowe, żeby takie to, takie bum bum było słychać. O, jest. I w ogóle lubię tego Daggera. Nie wiem, czy dobrze na niego mówię, ale Dagger. Kiedyś mówiłam, bo Jagger, jakoś coś, mąż się śmiał ze mnie. Ale lubię go. On to ma jaja. Tak, umie normalnie wszystko tam załatwić, zaraz, od razu, tak jest. Taki poderwany. Narwany, powinnam powiedzieć, poderwany. Narwany. Ciężko jest skupić się na, widzicie, rozmowie. Mi jest ciężko skupić się na rozmowie i tutaj zarazem malować się. No więc w tym kąciku tak sobie zrobiłam.
To sobie jeszcze rozblenduję, tak? No i dzisiaj co jeszcze mamy? W niedzielę? Eurowizję tą dziecięcą. A jak nie będę miała co robić z nudów, to sobie obejrzę. Taka pogoda jest, to włączymy sobie taki mini kominek. Włączymy sobie, zapalimy sobie różne takie światełka, lampiony, bo ja bardzo uwielbiam. Herbatka. Będzie git. Niedziela. Może jeszcze uda mi się przebrnąć przez tę książkę, którą Wam pokazywałam ostatnio. Matko, jak ja nie mogę przez nią przebrnąć. Nie wiem dlaczego. Może przez to, że ona jest trochę taka nudnawa. Jeszcze też o książkach Wam nagram filmik i opowiem Wam, które na przykład mi przypadły do gustu, które właśnie lubię, które lubiłam czytać, że czytało mi się bardzo fajnie. Tutaj teraz daję też te sam i daję tutaj na dolną, o, tak sobie tym takim cienkim bardziej pędzelkiem, ale też tutaj tak chcę, o, wydłużyć, żeby to połączyć razem z tym, żeby wydłużyć tę moją powiekę, która jest opadająca. No, z taką się urodziłam. W sumie powinna mieć pretensje, nie? Do rodziców. Taki żart. Musicie się przyzwyczaić do moich żartów. I do tego, że czasami chaotycznie mówię i przechodzę z tematu na temat. Bo chciałabym Wam nieraz przekazać różne rzeczy, różne tematy. Robiąc, widzicie, makijaż, chcę Wam przekazać różne rzeczy, a tak nie umiem jakoś się skupić na tym, nie? I to tak wychodzi chaotycznie. Ale jak mnie lepiej poznacie, jak będziecie subskrybować mój kanał, oglądać go często, oglądać moje filmiki nowe, no to się dowiecie, jaka naprawdę jestem. No. Więc tak sobie zrobiłam. No, ten filmik to już jest, przeszło pół godziny, dobra. Rozblendowuję to wszystko. Teraz się trzeba pospieszyć, już czuję presję. Presję czasu. Ale powracając do tych filmów dzisiejszych, to uwielbiam ten film naprawdę. Te ludzie, bogowie. Ja zawsze mówiłam wrogowie i bogowie, nie? Kurczę. A mój mąż, kurczę, przecież tak się nie nazywa ten film, co ty gadasz. I zawsze mnie poprawiał, nie? No to tak mniej więcej wygląda. No wszystko inaczej jest też w realu, a inaczej przed kamerą. Dobra. Teraz jedziemy z tym naszym, tym takim satynowym. On jest fajny, bo nie jest ani perłowy, ani ten, ale jest bardzo fajny. Nie wiem, czy to nie z tej kolekcji jeszcze co Jennifer Lopez reklamowała. Ja mam jeszcze zapas. Ja mam pełno zapasów. Kurczę, wiecie? Człowiek jest głupi. Kiedyś to było, tyle robiłam zapasów i widzicie, no. A teraz po co mi to? I też daję tutaj na górną, ale troszkę ją rozetrę. Człowiek naprawdę jest głupi, robi zapasy i po co to wszystko, nie? Kto później leży. Dobrze. No i teraz sobie jeszcze wezmę eyeliner, coś mi nos spędzi. Nie wiem, co to, ta dziurka lewa, to nie wiem na co. Szybko. Ja sobie wezmę eyeliner. Spróbuję dzisiaj zrobić sobie tym. O, no, szukaj, aż znajdziesz, w końcu to jest. Ten z Lovely. Ja tylko tak trochę, czekajcie, muszę tutaj do...
lusterka, bo źle zrobię, tylko tak, żeby zarysować sobie taką kreskę. O, tylko tak. Mówią ciągle o tej Eurowizji, ciekawe. Jaja by były, nie? Jakby trzeci raz Polka wygrała. A było głosowanie online? Trzeba było na... trzy osoby zagłosować, w tym na Polkę też można było, więc ja też oczywiście zagłosowałam, oczywiście. No i teraz użyjemy sobie z któryś z tych tuszów, wiecie co, nie wiem który ten, Wariet, nie, to nie, to jest ten, no Wariet, nie wiem czy użyć, czy ten taki pogrubiająco wydłużający. Pogrubiająco wydłużający spróbujemy, o może. Najpierw sobie wydłużymy. No, filmik 40 minut, nie? Fajnie. Będzie mój najdłuższy filmik. Gorsze jest to właśnie, że tuż do rzęs zawsze trzeba tak precyzyjnie i długo, długo, długo nim tutaj robić, żeby było widać efekt, a czasu nie ma. Bo i tak już ten filmik jest za długi. Tak, jeżeli chodzi o efekt, to wow, nie ma aż takiego. Czy tu słyszycie w tle? To Vicky Gabor. Lubię ją. Ma dziewczyna głos. Wygląd. Bardziej ją wolę niż tą pierwszą, która wygrała, nie wiem. No takie są, o, rzęs. On jest taki bardziej wydłużający, więc no ja muszę mieć pogrubiający jeszcze do tego. Dobra, więc teraz nałożę tylko pomadkę z Inglota, zastygającą numer 26, bez żadnej konturówki. Czasu nie ma na to. Dobra. I tak oto prezentuje się mój makijaż. Dobra. Mamy 40 minut. No brawo. Pokonałam dzisiaj rekord swój. Także dobra. To jest mój makijaż. Widziałyście go. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Następnym razem postaram się bardziej taki krótszy makijaż pokazać. Taki szybki naprawdę postaram się. No i co? Życzę Wam udanej niedzieli, jeżeli to oglądacie w niedzielę, bo nie wiem, jak ja puszczę ten filmik. Jeżeli w niedzielę, no to udanej niedzieli. Jeżeli w inny dzień oglądacie, to życzę Wam miłego dnia. W każdym bądź razie, czy to niedziela, czy w niedzielę obejrzycie, czy nie, to życzę Wam miłego dnia. No i trzymajcie się. Dużo zdrówka Wam życzę przede wszystkim. Także pa, pa, buziaki.